Elektryczny człowiek. Gigi jest wielki, najlepszy ze wszystkich. Kto zagra ze mną? Gigi jest najlepszy. To prawdziwy mistrz. Dosyć. Dalej, Susan. To prawda, że zostałaś zastępcą kapitana? Coś ci powiem, jeśli będziesz walczyć tak jak ostatnio, nie gram z tobą. Jasne? To nieuczciwa gra, nie dla mnie. Jasne? To prawda, masz rację. To nie było uczciwe, ale chciałam cię zaskoczyć. Co ci jest, Susan? Musisz uważać, Gigi, bo zrobi z ciebie pulpety. Nie bój się, będę godnym przeciwnikiem. Uważaj, nie bądź taki zarozumiały. Poczekaj, już idę, Susan. Włóż to. Do diaska. Po co jej tyle siły? Żeby była szybka, szybko uderzała piłeczkę. Szybko uderzała? Jeśli chciałeś zrobić mi dowcip, mogłeś mnie uprzedzić. Nie miałem innej koszulki, lepsza taka niż przeziębienie. Jaki jesteś elegancki, Gigi. Cicho, nie żartujcie ze mnie. Śmiejcie się, śmiejcie. I tak jestem mistrzem, nawet jeśli o tym nie wiecie. Jestem prawdziwym mistrzem. Wybij piłeczkę z szybkością 200 km na godzinę. Nic mnie nie obchodzi. Kapitanie Andrew, możemy zaczynać. Oczywiście. Jest ktoś, kto cię kocha do szaleństwa. To co, zaczynamy? Oczywiście, zaczynajmy. Przygotuj się, Gigi. Przygotuj się. To czarna magia. Co się dzieje? To gwoździe ze stołu. Jeden zero, prawda? 1-0. Dobra gra jest. 1-0. Nic ci nie jest? Chciałbym wiedzieć, co się stało. Kto uważnie oglądał mecz od początku, zrozumie, co się zdarzyło. Uważajcie na to, co powiem. Susan, dzięki urządzeniu wzmacniającemu, nabrała niesamowitej siły.
Sprawiła w ruch piłeczkę, wyzwolona trąba powietrzna wyrwała gwoździe ze stołu, które z kolei utkwiły w biednym Gigi. Nie wierzę, to absurd. To nie absurd, przyjacielu. Susan to straszna dziewczyna. Lepiej chyba jak pójdziesz do domu. Zmykaj, zanim cię rozmaśli. Chodź, Gigi, ona cię zabije. Chodź do domu. Gigi, co ty robisz? Trzeba dbać o stoły ping-pongowe, bo się rozsypią. Nie umie przegrywać. Już prawie skończyłem. Wspaniale, możemy grać dalej. Gotowy? Co robisz? Uważaj, Gigi, nie rozpraszaj się. O nie, znowu? To się nie liczy. Niech żyje. Andrew. Myślałem, że to mniej boli. Patrz, Andrew. To bumerang. Gigi pozaginał gwoździe, gdy je wbijał w stół ping-pongowy. Zapłacisz mi za to. Biedny Andrew. Andrew, odezwij się. Nie umieraj, zaklinam cię. To moja wina. Wszystko przeze mnie. Proszę cię, wyzdrowiej. Jeśli umrzesz, umrę razem z tobą. Musisz wyzdrowieć, musisz. Ocknij się, oprzytomnij. Ktoś cię kocha do szaleństwa. Jak się czujesz? Lepiej, prawda, kochanie? Susan, kochana moja. Susan, amore mio. Andrew! Susan! Andrew, amore. Chciałabym znowu być normalną dziewczyną. Amore mio. Pomogę ci. Będziesz znowu taka jak kiedyś. Susan! To niesmaczne. A dla mnie to romantyczne. To prawda, Anno. Może ty też tak zrobisz? Przecież miałeś grać. Chodź, Anno, nie udawaj. Daj mi buzi, nie chcesz? Co robisz? Pozwól mi przejść. Zachowuj się, robaczku. Uspokój się. Puść mnie. Zrobiłem, jak chciałeś. Puściłem cię. Aniu, ślicznotko. Zobaczysz, Susan. Załatwię go raz na zawsze. Przykro mi, naprawdę mi przykro. Będzie to twój ostatni mecz. Twój ostatni głupi i śmieszny pokaz. Co ty opowiadasz? Mówię ci, jestem mistrzem, jeśli nie wiesz o tym. Okropny z ciebie typ, ale nie mam zamiaru się poddać. Nie znasz mnie. Niepotrzebnie się wysilasz, twoje chwile są policzone. Gigi, pokażę ci, co jestem wart. Poświęciłem życie ping-pongowi, opanowałem sekretne uderzenie. Czas, żeby je wykorzystać. Ha, 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 ha
Dawno temu, kiedy byłem jeszcze mały, mój ojciec uczył mnie grać, zmuszając do ciężkich treningów. To boli, tato. Musiałem codziennie trenować. Było mi ciężko. Ojciec chciał, żebym tylko grał i grał. Nienawidziłem go prawie. Już nie mogę. Dokąd idziesz? Puść mnie. Posłuchaj, synku. Spójrz w niebo. Widzisz tę najjaśniej świecącą gwiazdę? To gwiazda ping-ponga. Ty też zostaniesz gwiazdą ping-ponga i będziesz świecił jeszcze jaśniej. Obiecuję ci, tato, że zrobię wszystko, żeby zostać gwiazdą ping-ponga. Od tamtej chwili tenis stołowy stał się moim życiem. Poznałem pana Prescotta. Bardzo ciężko trenowałem. Hej, przyjacielu, chcesz spróbować mojego pulpeta? Uderzałem tak we wszystko, co było okrągłe. Nie żałuję niczego ze swojej przeszłości. Jestem wdzięczny ojcu, bo dla mnie liczy się tylko ping-pong. Nie miałem normalnego życia. Nie mam pojęcia, co to znaczy wyjść z kolegami. Nigdy jeszcze nie trzymałem za rękę dziewczyny. I dlatego muszę zostać mistrzem. Ty nie nadajesz się na mistrza, nie jesteś typem sportowca. Myślisz tylko o tym, jak podrywać dziewczyny. Wstydź się, powinieneś za to zapłacić. Do niczego się nie nadajesz, jesteś niczym. Susan, wybacz mi. Obiecuję ci, że od tej chwili będziemy szczęśliwi. Kochana, dedykuję ci ten mecz. Wygra lepszy. Kochany, jestem szczęśliwa, naprawdę. Ja też. Dziękuję ci bardzo. Przygotuj się, Gigi, bo zaczynamy. I ja wygram. Zobaczymy, przyjacielu. Ale parzy. Uważaj, jak grasz. On musi być niezły. Zaczynajcie. Twoja piłeczka przykleiła się do rakietki. Kontroluj przeciwnika. Jesteś gotowy? Odbieraj. Ale ciężka. Dziwne, jakby była z ołowiu. Świetnie grają. Nie wiedziałam, że Gigi jest taki dobry. Jest ciężka. Ten mecz przypomina mi ostatnie mistrzostwa. Zdarzyło się wtedy coś dziwnego. Piłka nabrała niezwykłej prędkości. Co się dzieje? Nie rozumiem, ta piłeczka jest dziwna. Zupełnie tak samo jak wtedy. Masz tę, Gigi. Udało się? Co się dzieje? To monstrum. Gigi! Co ci jest? Gigi! Wspaniale! 1-0. Co mu się stało? Co ci jest? Powiedz. Odezwij się, słyszysz? To było uderzenie niesamowite. Nie rozumiem, co się stało. Wytłumaczę ci. Podczas wymiany piłeczek wyzwoliła się energia, która naładowała piłeczkę. Piłeczka rozładowała się, uderzając w chłopaka.
Trudno w to uwierzyć. Ale taka jest prawda. Ten Andrew to okropny typ. Wycofaj się, Gigi. Z nim nie wygrasz. Naprawdę? Proszę, niech pan przerwie ten mecz. To będzie pana wina, jeśli Gigi coś się stanie. Nie bądź niemądra. Wyzwoliła się energia taka jak po potarciu tkaniny syntetycznej. Gigi jest bezpieczny. Nie wierzę. Jeśli Gigi chce się poddać, mogę przerwać mecz. Nie mam zamiaru. Niech pan to powtórzy temu antypatycznemu typkowi. Jak śmiesz. Spokojnie, Andrew, zmiażdżysz go. Masz rację. Poza tym prawdziwy mistrz nigdy nie traci zimnej krwi. Dalej. Kontynuujemy mecz. Przykro mi, nie masz odwrotu, przyjacielu. Wyeliminuję cię z gry z tą twoją kretyńską buzią. Co chcesz przez to powiedzieć? Jesteś przekonany, że przegram. A ja też jestem całkiem dobry, wiesz? Zaraz się okaże, który z nas jest lepszy. Uderzona. O, Gigi! 2-0 dla Andrew. Dziwnie się czuję. No, Gigi! Świetnie się czuję. Świetnie się czuję. Jestem smokiem. Świetnie się czuję. Jestem smokiem. Nie mogę patrzeć, jak się męczy. Daruj sobie ping-ponga i zajmij się czymś innym. Jestem smokiem. Wyrównajmy rachunki. Odbierz piłeczkę. Po każdym przyjęciu piłeczki Gigi jest coraz bardziej naładowany. Mój biedny przyjaciel. Ostatnie uderzenie. Dlaczego? Kto powiedział, że to ma być ostatnie uderzenie? Dokąd on leci? Wygrałem. Udało mi się. Jestem mistrzem. Wygrałem. Jestem mistrzem. Wbrew temu, co wszyscy myśleli. Dobrze się czujesz, Andrew? Odpowiedz mi. Cześć, jak się masz, przyjacielu? Maxwell połączył neutrony i protony. Natomiast Faraday, aby poszerzyć teorię pola elektromagnetycznego, stworzył zmagnetyzowany dwutlenek sodu. Smith, słynny elektrolog irlandzki, uwolnił pole magnetyczne i stwierdził, że warstwy skalne są skamieniałe. Andrew, przytomnij. Dajcie mi un kilo di lampadine smerigliate, mi renderete felice! E viva l'elettricità! Andrew, riprenditi! Ho vinto ancora io. Preparati! Ma cosa vuoi?